Mój kochany, mój jedyny, mogłeś ze mną być. Tak kochałam, tak wierzyłam, dziś nie mamy nic. Piękne oczy twe tak zawiodły mnie, tęsknię noc i dzień. Serce
ciebie szukać mam. Dałaś mi szalone chwile, tak dobrze było nam. Piękne oczy twe, czarne aż po brzeg, zdobywały mnie. Zgadłaś serce i zostawiłaś mi tylko słowa te. Aj, 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 w twoich oczach widzę aj, 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 w sercu mi graj. Aj, 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 co masz w sobie, to mi daj, aj, aj, jeszcze mi graj. Aj, 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 w twoich oczach widzę aj, 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 w sercu mi graj.
tobie to mi daj. Aj, aj, jeszcze mi graj. Aj, 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 w twoich oczach widzę raj. Aj, aj, w sercu mi graj. Aj, 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 co masz w sobie to mi daj. Aj, aj, jeszcze mi graj. Aj, aj, jeszcze mi graj.
sobie to mi daj. Aj, aj, jeszcze mi graj. Aj, 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 w twoich oczach widzę raj. Aj, aj, w sercu mi graj. Aj, 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 co masz w sobie to mi daj. Aj, aj, jeszcze mi graj. Aj, aj, w sercu mi graj.
czyny były sprawiedliwe. To już nic nie czyni.
On nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Widzi i słyszy się to i on... Czego chce? Rozumiem. Kto opowiada takie rzeczy? I tak liczy się tylko siła, wiedzieć, więc nie mów mi takich rzeczy. Co może... Naprawdę sądzisz? Sam by na to nie wpadł. Trzymam się od tego daleka. Znasz już moje zdanie. Zupełnie mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Właściwie może być go tylko żal. Nie mówię ci przecież nic nowego. Żadna wielka sprawa. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Kiepska sprawa. To żadna tajemnica. Nie najgorzej. Chociaż ciągle mam ten przeklęty ból głowy. Odkąd opuściłem Górniczą Dolinę, czuję się jednak dużo lepiej. Zostanę tutaj. Gdybyś mnie potrzebował, będziesz wiedział, gdzie mnie szukać. Zamierzam opuścić Korinis. Nie chcesz się do mnie przyłączyć? Im dalej od Górniczej Doliny, tym lepiej. Kiedy ruszamy? Nie mam czasu na takie rzeczy. Idź na przystań. Tam się spotkamy. W porządku, ruszam. Nie można na tym polegać. Po prostu więcej ćwiczyć.
Nie musisz mi tego mówić. Nie doszło do mnie. Nie musisz mi tego mówić. To naprawdę nie mój problem. On myśli, że to takie łatwe. To tylko plotki. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Będzie jeszcze gorzej. Nie to interesuje. Wiesz, co? Naprawdę, ale sama idziemy. Nie potrafię tego przeczytać. Teraz każdy już o tym mówi. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie, nie. Zawsze się powtarzałam.
Tak, to bardzo ciekawe. To przecież okropne. On po prostu za dużo gada. Daj spokój. Pokaż mi swoje towary. Nie mogę zajmować się wszystkim, wszystkim. Zawsze to powtarzałam. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Słyszałam co innego. To przecież okropne. Lepiej by było, gdybyś... Przecież okropne. Mój mąż uważa inaczej. Ktoś musi pracować. On po prostu za dużo gada. A będzie jeszcze gorzej. Ktoś musi pracować. Nie mów. Nie mów. Ktoś musi pracować. Mój mąż uważa inaczej. On po prostu za dużo gada. Doprawdy? Interesujące. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Ktoś musi pracować. Nie mów. Zawsze to powtarzałam. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Pracuję niemal przez cały dzień. Naprawdę, sama widziałam. Naprawdę? To interesujące. A będzie jeszcze gorzej. Ktoś musi pracować. Mój mąż uważa inaczej. Nikomu tego nie powtarzaj. Naprawdę, sama widziałam. A będzie jeszcze gorzej. Zawsze to powtarzałam. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Pracuję niemal przez cały dzień. Zawsze to powtarzałam. Nie wierzę w to. Teraz każdy już o tym wie. Nie mów. To przecież okropne. Kto opowiada takie rzeczy? To przecież okropne. Słyszałam co innego. Lord André zostaje mianowany głównodowodzącym miasta Korinis. Lord Hagen oznajmił, że osobiście... Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. Zatem... Chcesz mi towarzyszyć? Długo. Jestem za... Śpiesz się. Słuchajcie, moi drodzy. Nie wiem, kiedy powrócę. Jeśli chcecie poznać zakończenie tej historii, niech... Co słychać? Ile chcę? Co masz na myśli? Zajmuję się pożyczkami. Pożycz mi to. Jasne. Ile chcę? 1000. Chyba nie masz zbyt... Dam ci 100. I pamiętaj. Ej, ty! Co chcesz od swojego... Czy przyniosłeś? Chciał. Mam... A tu kilka... Te nie są tak... Pokaż mi swoje towary. Dokładnie to samo powiedziałem. Nie wiem. Musiałem pojawić. Będzie jeszcze gorzej. Gdybym sama tego nie widziała... Tak. Nie mów. Można wierzyć we wszystko. Niczego nie muszę. Nie mów. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Doprawdy? To
interesujące. To przecież okropne. Nie mów. On po prostu za dużo gada. I pracuje niemal przez cały dzień. To bardzo typowe. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Niczego jej już nie powiem. Pracuje niemal przez cały dzień. Przecież okropny. On po prostu za dużo gada. Lepiej by było, gdyby się przy... Pokaż. Doprawdy? To interesujące. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Doprawdy to interesujące. Słyszałam, co mówię. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. On po prostu za dużo gada. Nie wierzę w to. Gdybym sama tego... Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Potrzebuję paru rzeczy. Kiedykolwiek zmieni. Lepiej by było. Powinien być mądrzejszy. Kto to zaczął? Trudno mi w to uwierzyć. Nie rozumiem w ogóle, czym on cię tak przejmuje. Żadna wielka sprawa. Nie potrzebuję jeszcze wielkiego. A więc tam jest twoja kryjówka. Cholernie daleko. Chyba będę potrzebować statku. Powinien był wiedzieć lepiej.
Przecież nic nie wiem. Nikt nie chce wiedzieć. Kto ci to powiedział? Nie ma tu... Trzymam się od tego z daleka. Muszę do... Nikt zabi... Wim... Nie mo... Nie do końca. Posiadam pisemne zezwolenie. Wolno mi wejść na pokład statku. Niech no spojrzę. W porządku. Jesteś gotów, by popłynąć na wyspę? Oczywiście. Daj mi tę mapę. Świetnie. Zatem żagle na maszt i ruszamy w drogę. Tylko sprawdź, czy masz wszystko, czego potrzebujesz. Jak już wyruszymy, nie będziemy mogli zawrócić. Potem możesz się trochę zdrzemnąć. W kajucie kapitana jest wolna koja. Miłych snów. Żal, biedaka. Trzeba uważać na to, co się mówi. Dużo by mnie to kosztowało. Nikt nie może występować przeciwko boskiemu. Nie mów, że to nieprawda.